Witamy na konferencji prasowej po meczu Awia Kamionki Kleszczewia Kleszczewo. Prosimy o wypowiedź trenera gości, pana Krzysztofa Bzdęgę, a następnie trenera Awi, pana Tomasza Gendera. Gratuluję trenerowi takiego zespołu Awi awansu do wyższej ligi. Mecz na pewno miał dwa oblicza w pierwszej połowie. Zdecydowana dominacja gospodarzy, uwieńczona dwoma bramkami. My w drugiej połowie wyszliśmy bez większych obciążeń, już nie chcieliśmy stracić więcej. To mówi nasz były trener reprezentacji. 2-0, niebezpieczny wynik. Na pewno Awia chyba zbyt szybko uwierzyła, że już jest mecz zakończony, że te 2-0 wystarczy. Nie wiem, czy podejrzewam, że bardzo na pewno psychicznie ciężko się już gra w tej lidze chłopakom, bo zdecydowanie górują, duża przewaga punktowa, pełna dominacja praktycznie w każdym meczu. Na boisku trudno o jakąkolwiek mocniejszą motywację wewnętrzną, indywidualną, i to chyba przeważyło, że bardzo szybko też strzelona bramka w 46 minucie już na 2-1 pozwoliła nam uwierzyć, że jesteśmy w stanie zrobić tutaj niespodziankę. Troszeczkę chaosu wkradło się w grę gospodarzy. Nie ukrywam, że szczęśliwe 3-3. Aczkolwiek jak pamiętam, rok temu tutaj szczęśliwie 3-3 gospodarze zremisowali, także w jaki sposób los oddał to, co kiedyś zabrał. Na pewno my jesteśmy na innym etapie i poziomie, bo bronimy się przed spadkiem, żeby uniknąć degradacji do niższej ligi. Uważam, że zagraliśmy na miarę swoich możliwości na tą chwilę stać ten zespół, to co pokazaliśmy tutaj na boisku, w Kamionkach. I to chyba z mojej strony tyle. Dziękuję. Gratuluję trenerze dobrej postawy na boisku. Pewno czujemy bardzo duży niedosyt, bo jak wygrywasz tyle meczy i jesteś na pierwszym miejscu w tabeli z taką dużą przewagą punktową nad drugim zespołem, to każde niepowodzenie boli i naprawdę my się czujemy tak, jakbyśmy ten mecz przegrali, bo ten remis to jest naszą porażką. Troszeczkę jest nam wstyd, mi, pewnie zespołowi też, ale tak jak tutaj trener powiedział, chyba zbyt szybko uwierzyliśmy przy stanie 2-0, że już będzie lekko, łatwo i przyjemnie, że kwestia następnych bramek jest kwestią minut i chcieliśmy to po prostu, czy nachodzonego może nie, ale takim jak najmniejszym nakładem sił ugrać do końca. Zrobiliśmy parę zmian w wyjściowym składzie, chcemy dać pograć chłopakom, którzy też na to zasługują. Po przerwie też wiele, 6 zmian też wykorzystaliśmy, ale po to mamy tak liczną kadrę, żeby każdy mógł sobie pograć. Ale ja tutaj nie zwalam, broń Boże, na chłopaków, bo to cały zespół pracował na ten wynik i niestety nie udało się wygrać. Tak jak mówił trener, pierwsza połowa pod naszą pełną kontrolą, druga połowa, jak to mówił, zostaliśmy chyba w szatni, gdzieś tam nieporozumienie przy rzucie z autu, nie ta piłka, jesteśmy skupieni na czym innym, sędzia pozwala grać, przeciwnicy wykorzystują, szybko tracimy bramkę kontaktową na 2-1, później strzał z dystansu, bramkarz troszeczkę widać przeszkadzało mu słońce, oślepiony, ale dobre uderzenie, 2-2, parliśmy do końca, żeby strzelić tą bramkę dającą prowadzenie, udało się, strzeliśmy bramkę, no i takie indywidualne błędy, bo jak masz w 90 minucie 3-2, a my dajemy pożywkę przeciwnikom poprzez bezsensowne faule, które przeciwnik
akurat wykorzystał i skończyło się 3-3, tak jak ten mówi, gdzieś nam ten los raz daje, czytamy bramki w końcówkach meczu, zwłaszcza w ostatnim Osinie, teraz nam to los odebrał, także no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, ale jedziemy dalej, mamy znaczną przewagę punktową, naszym celem głównym jest wygranie tej ligi, też oczywiście wszyscy nas już tam widzą w roli faworyta tych rozgrywek i faworyta, no faworyta może tak, ale już zwycięzcy tych rozgrywek. No my sobie zdajemy sprawę, o co my gramy, ale tu jest jeszcze dużo kolejek przed nami i właśnie to, że my chyba uwierzyliśmy, że my już wygraliśmy ten mecz po przystanie 2-0, to nas zgubiło i straciliśmy 3 bramki w drugiej połowie. To jest też, uważam, karygodne jak na nasz zespół. Także my... Trenerze, dziękuję, że już mi trener życzy awansu, ale my jeszcze tego awansu nie zdobyliśmy. No, my jeszcze mamy 8 meczy, bodajże do końca, dużo grania i jak będziemy mieć takie podejście jak w drugiej połowie, to przyjdzie to z dużym trudem. Aczkolwiek ja wierzę w nasz zespół i my się podniesiemy z tego remisu i jakość, jaką mamy w zespole, pozwoli na to, żeby kolejne mecze już wygrywać. Także jeszcze raz gratuluję zespołowi Kleszczewa, gratuluję trenerowi. Dobrego zespołu uważam, który się nam dzisiaj przeciwstawi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych. Mogę coś dodać, to taki zimny prysznic czasami się przydaje i jestem w stanie tutaj z trenerem się założyć na dobrego szampana, że zdobędzie do końca 24 punkty. Chciałbym i liczę.